Szanowni Państwo, teraz zgodnie z tym, co mówiliśmy przy ustalaniu porządku obrad, odbędzie się czytanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu pana radnego Jerzego Sonika. Ten projekt jest realizowany w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu do projektu uchwały nr 1629 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji na projekt. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. I teraz wprowadzenie. Szanowni Państwo, 23 grudnia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego informujące o tym, iż wojewoda małopolski wnioskuje do Rady Miasta o podjęcie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu pana radnego Jerzego Sonika, argumentując to przesłanym do wszystkich Państwa także piśmie, więc znanym wszystkim, argumentując to tym, iż według wojewody i jego prawników zachodzi naruszenie paragrafu, znaczy artykuł 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, iż radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na majątku gminy, i wojewoda uznał, jego prawnicy uznali, że tutaj takie zjawisko zaszło. Ja przesłałem ten wniosek do wszystkich Państwa. Następnie odbyliśmy szereg spotkań z różnymi, z szefami klubów, żeby tą sprawę szerzej przedstawić. No i w dniu dzisiejszym mamy obowiązek, ponieważ mamy 30 dni zgodnie z tym pismem wojewody, a 30 dni od 24 grudnia, czyli od Wigilii mija 25 stycznia, czyli musielibyśmy robić sesję nadzwyczajną. Stąd wprowadziłem ten punkt w trybie nagłym do porządku obrad w dniu dzisiejszym, ponieważ jako Rada mamy obowiązek zająć się tym tematem, aby potem nikt nam nie zarzucił w tej materii bezczynności. Szanowni Państwo, wniosek wojewody jest znany. Ten wniosek Państwu został przedstawiony. Ja na tej podstawie jako przewodniczący Rady Miasta Krakowa przygotowałem projekt uchwały, który po konsultacjach z Państwem przedstawiłem Radzie, i Rada w dniu dzisiejszym tą sprawę rozpatruje. Otwieram w takim układzie dyskusję, czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Nie mamy pana Jerzego Sonika. No właśnie gdzieś nam zginął. Wiem, że chciał zabrać głos. Przepraszam, to chwila przerwy, to nie wiem, akurat wiedział, że punkt się zaczyna, a wyszedł. Proszę, proszę, Gwiazdorze. Proszę Państwa, ja wprowadzenie zrobiłem, rozumiem, w tej sprawie pan Jerzy Sonik, bardzo proszę. Przypominam, że po tym punkcie zrobimy głosowanie, więc też prosiłbym Państwa, żeby być potem obecnym na sali. W tej sprawie nie ma opinii żadnej komisji, ani nie ma opinii prezydenta. Jest wniosek do Państwa radnego o głosowanie. Bardzo proszę, pan radny Sonik. Szanowni Państwo, oskarżony Jerzy Sonik będzie przytaczał argumenty, że ocena prawników wojewody jest w tym wypadku bezzasadna, a to potwierdzę na samym końcu pismem pana wojewody, i to będzie najciekawsze w tym wszystkim. Dałem Państwu pismo wojewody, aby zaznaczyłem tam punkty, które będę, można powiedzieć, krótko omawiał, wykazywał jakieś dziwne zamieszanie, które prawnik robi, to żeby było krócej, żebyście mieli Państwo to przed sobą. I tak pewnie mało kto będzie tego słuchał, bo najczęściej się korzysta pewnie z prasy. I może podzielę to na dwa etapy. Na trzy etapy, przepraszam. Pierwsze to dlaczego w ogóle ta sprawa wypłynęła, bo to kuluarach, że tak powiem, donoszą kuluary, dlaczego. Oczywiście tu nie poddaje się spiskowej teorii dziejów, która tutaj też wśród funkcjonuje, ale początkiem tego
stał się, można powiedzieć, no, donos współwłaściciela nieruchomości, których zarządzam i wobec którego wspólnota podjęła uchwałę o licytacji mieszkania, to znaczy oczywiście przez komornika, za jego długi. Już wcześniej gnębił zarząd ten człowiek, donosząc na policję, także już przykrości z tego powodu miałem rozliczne, donosząc o rzeczach, które się nie działy, podrabianie podpisów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc w tym dzisiaj, w dzisiejszej Gazecie Krakowskiej, a wczoraj się od pani redaktor dowiedziałem, że ten osobnik roznosi po redakcjach wewnętrzne uchwały wspólnoty, które mają niby potwierdzać moją, nie wiem, jakąś nieuczciwość, coś takiego. Każdy wykorzystuje to jako paszkwil. Jeżeli w prasie się ukazuje dosyć pobieżna ocena tego, a ja, ponieważ nie jestem Berlusconi, nie mam w swoich rękach prasy, więc później trudno to wytłumaczyć i dlatego chciałbym to teraz zrobić wobec Państwa, bo Państwo podejmujecie decyzję na ten temat. Więc tu jest punkt, a w ogóle to przepraszam, no, czuję się po prostu tak, jak jest taki, jak człowiek, który złodziej biegnie ulicą i krzyczy łapać złodzieja i zostaje zatrzymana osoba inna, która też szybko idzie, cała ulica zwraca uwagę na tym, a złodziej sobie spokojnie odchodzi, a policja przesłuchuje i bada tego, który nie ma nic wspólnego. To mniej więcej takie mam wewnętrzne odczucie. Więc pozwolę sobie teraz dostosować się do punktu pierwszego w wniosku wojewody, który mówi, że w rubryce przychody widnieje kwota 78 tysięcy złotych tytułem przychodu z szyldu reklam lokali użytkowych będących współwłasnością gminy. Otóż wszystkie lokale w naszym budynku użytkowe należą do gminy. Wspólnota nie posiada żadnych lokali, które może wynajmować i z których może czerpać pożytki. Pożytki czerpie tylko jako wspólnota z elewacji, głównie wynajmując jako reklamy. I te 78 tysięcy sugerowałoby, że ja czy zarząd ma z tego jakiś procent, bo po co się pisze o tym? Otóż to w zasadzie jest pochwalenie naszej działalności, ponieważ kiedy przejęliśmy budynek w zarząd, to dochód wspólnoty wynosił 9655 zł. Od tamtej pory wzrosły od 20 tysięcy do 112 tysięcy miesięcznie dochody wspólnoty. Także dzięki naszym działaniom zarobiliśmy 700, prawie 30 tysięcy, z czego gmina, jak długo część jest gminy, można powiedzieć, dostała 350, więc poczuwam się, że zarabiam dla gminy pieniądze głównie, a nie dla siebie, bo ja z tego nie wynoszę żadnych korzyści, bo nie biorę pieniędzy za zarządzanie, tylko za administrowanie budynkiem, a to są dwie różne rzeczy. W dzisiejszym też, a propos tych dochodów, napisano, że dostałem 30 tysięcy, tylko nie napisano za jaki okres i dobrze by było, gdyby... No, przepraszam, tylko ja dopuszczam pana Jerzego Sonika na dłuższy okres, no bo musi się w tej sprawie, także tutaj jakby korzysta z mojego prawa jako wnioskodawcy nieograniczonego czasu. To tyle, żeby było formalnie. Teraz właśnie już traciłem wątek, także tak, aha, pisamy w dzisiejszej krakowskiej, że dostałem 30 tysięcy, sugeruje, że ktoś mi to dał, ale to zaadministrowanie się, nikt we wspólnocie nie rozdaje pieniędzy, bo chciałbym, żeby mi ktoś, państwo byście chcieli, żeby ktoś wskazał, gdzie rozdają pieniądze za administrowanie, to pewnie wiele osób by z tego skorzystało. Dostałem 30, ale właśnie nikt nie napisze, ile zarobiliśmy wtedy. Więc to jest też takie na skróty myślenie. Następny punkt jest, państwo tam macie, ale być może nie macie tego już w tej chwili przed sobą. To jest drugi.
że również wątpliwości nie budzi okoliczność prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej w postaci zarządzania nieruchomościami. Powyższe wynika z informacji widniejącej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Więc dla tego prawnika, który to pisał, to jest też kuriozum, jest jednoznacznie, że wpis do działalności gospodarczej, który obejmuje najróżniejsze rzeczy, bo można wpisać budowę lotnisk, ja mam handel na przykład elektronicznymi urządzeniami, ale to nie świadczy o tym, że akurat to się robi, bo podaje się dziesiątki, jak Państwo ostatnio głosowaliście nad tą spółką do parkingów, to tam się zaczyna o sprzedaży drewna, wyrębie drewna i tak dalej. Czytając to, bo ktoś pomyślał, że to jest spółka zajmująca się lasami, a nie parkingiem, więc jeżeli prawnik takie rzeczy pisze, że jeżeli ja mam wpisane działalność gospodarczą w postaci zarządzania nieruchomościami i to akurat wykonuję, no to jest po prostu bzdura, ponieważ ja 12 lat temu zostałem wybrany do zarządu wspólnoty. Zostałem wybrany do zarządu wspólnoty jako właściciel, współwłaściciel tego i nic więcej. I w uchwale, jest tu napisane, w uchwale, którą pan dział prawny wojewody dostał, że jednocześnie ustalono, że zarządzanie będzie pełnione społecznie. I tak było, a myśmy się później podjęli administrowania tym, no i to wyszło w wspólnocie z dużą korzyścią, bo to jak mówię, z 9600 zł rocznych przychodów doszliśmy aż do 112 tysięcy, no więc jakaś zmiana pozytywna była. Następny punkt jest dotyczący przekazania nieruchomości w administrację i wynika z treści umowy, że pan Jerzy Sonik na podstawie zarządza nieruchomością. No nie wiem, czy przekazanie w administrowanie to jest jednocześnie podstawa do zarządzania, bo to tak jakby kierownik sekretariatu uważał, albo ktoś inny uważa, że zarządza, kierownik sekretariatu, na przykład pana przewodniczącego, zarządzał radą. No to jest takie rozumowanie tutaj w tym miejscu prawnika, która to przyjął. Ja zarządzam na podstawie umowy, uchwały o wyborze, a administruję na podstawie umowy ze wspólnotą. I stawkę za, bo to chodzi przecież niby o pieniądze, stawkę za administrowanie ustala wspólnota. Ja w tej wspólnocie mam 2% i nikt mi nie dodaje procentów z tego powodu, że jestem radnym. I tylko mogę dysponować 2%. Musiałbym się pozbyć własności, żeby nic nie mieć do powiedzenia w tym, w tej dziedzinie. Tu następny punkt jest, że w ocenie organu nadzoru to gmina zarządza własnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez wspólnoty mieszkaniowe. Nie oznacza to, iż ta forma gospodarowania lokalnego wyłącza te zasoby mieszkaniowe i tak dalej. Więc następna sprawa. Wspólnota nie zarządza gminnymi lokalami, co napisała pani dyrektor Bury, ja myślałem, że na tym się już kończy, bo zwrócił się też pan wojewoda i pani dyrektor Bury odpisała, że jednocześnie wyjaśniam, iż lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy miejskiej Kraków w budynku zarządza Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Oznacza to, iż wszelkie decyzje dotyczące dysponowania lokalami, na przykład wskazanie najemcy, czerpanie pożytków, pozostają w gestii gminy miejskiej Kraków, a nie radnego Sonika. Więc jeżeli prawnik tego nie rozumie, no to mnie ręce opadają, bo później muszę udawać, że jestem wielbłądem. To prawnik nie wie w ogóle, co znaczy zarządzanie powierzchnią wspólną. Proszę Państwa. Więc tak, nie wiem, czy to odebranie mandatu ma być za zarządzanie, czy za administrowanie, bo tak jak pisze tutaj pani Bury, ja nie zarządzam żadnymi lokalami i na podstawie, następny punkt, piąty, to już będzie w zasadzie przedostatni,
Na podstawie wyżej wymienionej umowy o przekazaniu nieruchomości w administrację pan Jerzy Soń prowadzi działalność gospodarczą. No przepraszam, no to jest następny kuriozum. Jak na podstawie przekazania o nieruchomości w administracji mogę prowadzić działalność gospodarczą? Czy to chore jest? To w ogóle działalność gospodarczą się prowadzi zupełnie z innych, na innej podstawie, a nie na podstawie umowy o administrowanie. Ostatni punkt, piąty, szósty, że tu jest pomieszane z poplątaniem też, sprawuje funkcję administratora, iż zarządzając tą nieruchomością, po tym jest, tu na administrator, tu zarządzający, znowu pan myli dwie różne sprawy, no, administrator zarządzający jest kompletnie co innego. Ale proszę Państwa, to ja po prostu zanudzam Państwem, ale dla mnie są to może istotne sprawy. Przy takim wypadku człowiek trochę się myli i jąka. Może lepiej pójdzie, jak przytoczę, bo dostałem od dobrych ludzi, można powiedzieć, przypadek z Gorlic i myślę, że na tej podstawie Państwo macie czyste sumienie głosując, no, będziecie mieli czyste sumienie, że tak powiem, podejmując decyzję. Bo od 12 listopada 2012 roku poprzez 24 stycznia 13 i 14 i kwietnia 2013 prowadzona była też usilnie korespondencja o pozbycie mandatu radnego w Gorlicach. I tutaj przysłano mi z Gorlic tą dokumentację, pisma wojewody i proszę Państwa, i absurd jeszcze powracając do tego prawnika, to po prostu, no przepraszam, ja bym chyba wyrzucił, ponieważ z tego samego działu prawnego, nie wiem, pewnie inny prawnik, w pierwszym pisze, jest napisane tak. I to, co ja podkreślałem, usprawiedliwiając się, jak gdyby pana wojewody, zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny poprzez wykorzystywanie funkcji radnego uzyskałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał. No i to ja przyznaję rację. I pan wojewoda mi teraz też musi przyznać rację, że ja absolutnie nie mam nic wspólnego jako radny. No jestem radnym, nazywam się Sejmik, jestem współwłaścicielem i tylko dlatego głosuję. I proszę Państwa, i to był argument też między innymi, że 4 kwietnia pan wojewoda, zresztą na prośbę pani tej, która miała być, no, krótko mówiąc, pozbyć mandatu, miała mieć, więc ona wystąpiła do wojewody o osobisty nadzór. No i widocznie nie wiem, czy ten nadzór osobisty spowodował, że pan wojewoda, przytaczając to właśnie, co czytają, wycofał się. I na końcu piszą, że zważywszy w przedmiotowym przypadku doszło do nieistotnego naruszenia prawa, kierując się zasadą racjonalności i proporcjonalności, postanowiłem odstąpić od wydania na podstawie tam artykułu 97 ustawy o samorządzie gminy zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu. Przy czym ta historia była trochę mniej oczywista, ponieważ tam chodziło o wiceprzewodniczącą rady, która była prezesem spółdzielni mieszkaniowej, gdzie były lokale gminy, więc trochę zupełnie inna sytuacja, bo ona rzeczywiście wtedy spółdzielnia zarządza tymi lokalami i jakoś czerpie korzyści. Także myślę, że po spotkaniu z panią wojewodą i przypomnieniu mu, ponieważ pan wojewoda pewnie tak jak każda osoba na takim stanowisku podpisuje setki podsuniętych mu i nie czyta tego wszystkiego, jeżeli panu wojewodzie przypomnę to, co napisał w kwietniu tego roku, to myślę, że się wycofa z tego w podobny sposób, jak to zrobił w przypadku radnej z Gorlic, a myślę, że nie jestem gorszy od tej pani, od tej sytuacji.
Przepraszam, że zająłem tyle czasu Państwu, ale no szczerze powiedziawszy, wszyscy o tym wiedzieli od 10 lat, że zarządzam tym i pierwsze pytanie, jak redaktor pierwszy zadzwonił do mnie, to było, proszę Pana, ale co to się dzieje, że Pan po 4 latach bytności w zasadzie prawie wszyscy wiedzą, że Pan zarządza, a nagle wypływa to jak królik z kapelusza, prawda? No ale tak jak mówię, spowodowane to jest nadal działaniem współwłaściciela, którym jeszcze nie powiedziałem, gmina, kuriozum tego byłoby takie, jeżeli by mi usunięto, znaczy zabrano mandat, że no może osobnik, który, no pasożyt, który jest w wspólnocie, jest winien gminie za wynajmowanie lokalu użytkowego, co potwierdzi na pewno pani dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych, około 200 tysięcy. Gmina od 10 lat nie potrafiła go stamtąd wyrzucić i teraz tam on rękami gminy, który jest winien pieniądze, chce pozbawić mnie mandatu, który za zarządzanie wspólnotą, który też jest winien pieniądze. Podobny przypadek gnębienia przez różnych osobników radnych. Najlepszym przykładem jest pan Stanisław Rachwał, który przerabiał to też z jakimś tam czubkiem przez parę lat i musiał też udowadniać, że nie jest wielbłądem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dla informacji przypomnę Państwu, że niezależnie od tego, jaką Rada decyzję, znaczy w przypadku, kiedy Rada decyzję podejmie o wygaśnięciu mandatu, Pan Radny ma prawo to zaskarżyć. Kiedy Rada nie podejmie decyzji o wygaśnięciu mandatu, w tej sprawie decyzję podejmie tak zwanym trybie nadzorczym, zarządzeniem zastępczym wojewoda i to też jako Rada będziemy mieli prawo w określonym trybie zaskarżyć. Taka jest procedura wyjaśniona przez prawnika wojewody, potwierdzona przez urząd, więc tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Otwieram dyskusję. Pan radny, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Nie mamy, rozumiem, osób do dyskusji. Stwierdzam, iż Rada odbyła czytanie projektu. Stwierdzam, iż w trybie statutowym nie zgłoszono w tej sprawie ani poprawek, ani autopoprawek. W związku z tym zaraz poddam tą sprawę pod głosowanie. Bardzo proszę, Bardzo proszę Państwa radnych na salę, Państwa szefów klubów o zgłoszenie gotowości do głosowania. Coś się stało? Nie. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Odbędzie się głosowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. W tej sprawie nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Odbyliśmy drugie czytanie. Czy klub Platformy gotów? Tak. Czy klub Prawa i Sprawiedliwości gotów? Gotów? Tak. Czy Przyjazny Kraków? Jeszcze idą. Gotowi? Możemy głosować, panie radny? Tak. Dobra. Szanowni Państwo, bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Tak. No jeszcze nie głosuję, a już głosuję. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy, proszę, wynik. 0 za, 28 przeciw, 9 wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada odrzuciła projekt uchwały. Proszę o wydruk w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Za nieprzyjęcie. Dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi, myślę, po wydaniu zarządzenia nadzorczego wojewody. W tej sprawie zakończyliśmy głosowanie. Bardzo proszę panią radną Jantos o rozpoczęcie, o zamienienie mnie tutaj.